Pamiętam, że mama opowiadała mi kiedyś o tym, jak w szkole podstawowej poproszono jej klasę, by narysowali świat w roku 2001. Wszyscy zaczęli rysować roboty, komputery z setkami przycisków, latające samochody i okrągłe budynki oparte na cienkich filarach pomiędzy chmurami. O ile architektura nie dogoniła jeszcze Jetsonów, to zarówno roboty, jak i pierwsze latające samochody już widzieliśmy. Choć nie są to z pewnością dla nas urządzenia codziennego użytku. Tak naprawdę, gdyby ktoś przeniósł się wtedy w czasie, to mógłby być trochę zawiedziony, że nawet rok 2017 wciąż wygląda bardzo podobnie do lat 70. Polska jest tutaj pewnym wyjątkiem, bo u nas akurat zmienił się ustrój, a jeżeli chodzi o takie kraje jak Francja czy Stany Zjednoczone, to nie widać jakichś drastycznych różnic. Oczywiście jest więcej samochodów, budynki są wyższe, gdzieniegdzie przeleci dron, ale życie codzienne to tak naprawdę to samo. Poza oczywiście tym, że teraz każdy z nas ma przy sobie mały komputer, dzięki któremu łączy się z prawie połową świata. Dziś dzięki internetowi możemy na żywo obserwować imponujący rozwój wielu dziedzin nauki, ale wiemy też, że świat nie rozwija się aż tak szybko, jak przypuszczaliśmy. Trzeba czasu, żeby ludzie zaadaptowali się do nowych rozwiązań. Często niektóre z nich, takie jak Uber czy genetycznie modyfikowane warzywa i owoce, są zabraniane prawnie, ponieważ politycy uważają, że są one zbyt progresywne i mogą wyrządzić więcej szkody niż pożytku dla społeczeństwa. Jednak wiedząc, nad czym już dziś pracują naukowcy, możemy śmiało wyobrazić sobie, jak będzie wyglądał dzień w przyszłości. Powiedzmy, że jesteśmy właśnie w roku 2045. Świętujemy 100 lat bez masowego konfliktu zbrojnego, ale prace nad sztuczną inteligencją i komputerami kwantowymi okazały się trudniejsze niż przypuszczaliśmy i ciągle trwają. Na świecie wciąż są miejsca, które wyglądają jak w 2005, ale Szanghaj jest jak z gry komputerowej. Nas to jednak nie dotyczy, bo mieszkamy sobie w miłym mieszkanku z początku XXI wieku. Trochę old school, ale lubimy te minimalistyczne klimaty. Wstajemy z łóżka z łatwością. Budzik połączony z naszym smart tattoo wie dokładnie, kiedy zadzwonić, a termostat, który mamy w domu, podnosi o poranku temperaturę do 24 stopni. Mieszkamy sami, ale nie czujemy tego, gdyż sprzęty domowe zawsze działają w tle, by nam ułatwić poranek. Na przykład teraz, gdy przygotowują naszą ulubioną kawę. Inteligentny tatuaż to wynalazek roku 2031 i chociaż przez pierwsze 3 lata był przez społeczeństwo traktowany jako luksusowy gadżet dla najbogatszych, to teraz mają go praktycznie wszyscy. Okazuje się, że nie ma bardziej skutecznego i bezpiecznego systemu logowania się do naszej bankowości czy łączenia z domową siecią niż właśnie smart tattoo. Problem łatwych do złamania haseł rozwiązywała kiedyś biometria, skan gałki ocznej, odcisk palca czy głos. Z biegiem czasu okazało się to niewystarczające i finalnie zostało zastąpione przez bardziej zaawansowaną biotechnologię. Najlepszym rozwiązaniem okazał się inteligentny tatuaż, który jest bezpośrednio połączony z naszym układem nerwowym i nikt inny nie jest w stanie z niego korzystać. Wchodzimy do łazienki, bierzemy prysznic, myjemy zęby. Dokładnie 3 minuty, które odmierza nasza smart szczoteczka. Stop! Zapomniałeś o płynie przeciwsmogowym. Dzięki niemu nie musimy już chodzić w tych obleśnych maskach. No niewiarygodne, że wciąż mamy ten problem smogu. W Holandii od 5 lat mają czyste powietrze, a my wciąż tkwimy w średniowieczu. Wracamy do sypialni. Ciepły komplet ubrań już na nas czeka. Idziemy zjeść. Rozpakowujesz wegańskie śniadanie z pudełka i zastanawiasz się, po co ludzie jedli kiedyś tyle mięsa. Wypijesz kawę zbożową. Jaki dzisiaj plan dnia? Dziś wtorek, 23 maja. Aktualnie jest 18 stopni. Dzień zaczynasz w biurze, potem masz 4 spotkania w centrum. Super. Mogę jechać rowerem? Bez sensu. Spocisz się, a wieczorem i tak musisz jechać na Ursynów. Dziś imieniny dziadka. Zamówiłam czekoladki do samochodu. Poza tym nie powinieneś jeszcze jeździć. Jesteś osłabiony i brakuje ci białka. Dlatego na drugie śniadanie masz pastę z fasoli. Dzięki, mamo. Coś jeszcze? Tak, 2 rzeczy. Nawet nie próbuj wyrzucać ostatniego selfie na Instagram. W tle widać twój portfel z wystającym numerem dowodu osobistego. Wiem, że teraz to prawie niemożliwe, ale chyba pamiętasz, jak w latach 20. przestępcy potrafili wykorzystać takie dane. Lepiej dmuchać na zimne. No, pamiętam, faktycznie ludzie kiedyś byli głupsi. Widziałem kiedyś zdjęcie karty kredytowej mojego znajomego na Snapchacie. Wow! No i druga sprawa. Samochód będzie za 3 minuty, a babeczka, która jest w środku, nie jest dla ciebie. Twój pierwszy kontrahent ma dziś imieninę. Okej, jeszcze jedno. Jeżeli mogłabyś zmienić muzykę. Ekstra.
Asystent to genialny wynalazek. Dzięki niemu nie musisz na co dzień przejmować się niepotrzebnymi rzeczami, tylko swobodnie płyniesz przez życie. Wchodzisz z domu, który sam się zamyka, nie zastanawiając się nad tym, czy masz przy sobie portfel czy klucze. Wszystko działa dzięki Smart Tattoo. Wsiadasz do samochodu. Nigdy nie miałeś prawa jazdy ani swojego własnego i jakoś cię nie ciągnęło. Ten należy do miasta i działa na zasadzie prostego wynajmu. Ludzie wciąż kupują drogie samochody, ale od czasu, gdy wszystkie muszą być elektryczne, a prowadzić można tylko w wyznaczonych strefach, nie liczy się już moc silnika, tylko design. Wpadasz do firmy, witasz się z ludźmi, trochę ploteczek w kuchni, siadasz do biurka i zakładasz okulary z Augmented Reality, żeby sprawdzić maile i dzisiejsze spotkania. Od czasu, gdy algorytmy zaczęły przejmować większość prac menedżerskich i strategicznych, ludzie skupiają się na częściach relacyjnych. Większość dnia to spotkania w biurach i kawiarniach, gdzie omawiacie koncepcje współpracy między firmami i oceniacie propozycje, które przedstawiają Wam maszyny. Najważniejsze, żeby kontrahenci Cię polubili. Później i tak większość pracy między spółkami, które reprezentujecie, wykonają roboty. Ale uwaga, już pora jechać do dziadka. Samochód z bombonierką podjeżdża pod kawiarnię, w której siedzisz. Przychodzisz do dziadka. On, jak zwykle, jest szczęśliwy, że pamiętałeś. Za jego czasów jeszcze trzeba było o czymś pamiętać. Radzisz dziadkowi, żeby zainstalował asystenta. Wtedy on też będzie o wszystkim pamiętał. Ale on nie chce. Kiedyś zraził się do technologii. Zaczyna opowiadać Ci historię o tym, jak kiedyś kupował przez internet bilety do kina dla siebie i babci. Ktoś podszył się wtedy pod mail potwierdzający płatność za rezerwację i przekierował go do strony, która wyglądała identycznie jak strona banku. Dziadek wpisał dane i w mgnieniu oka stracił wszystkie pieniądze z konta, bo nie miał włączonej podwójnej weryfikacji tożsamości. Słuchasz dziadka z zainteresowaniem, ale jednak głębokim niedowierzaniem. Jak to możliwe, że ktoś inny bez jego wiedzy skorzystał z konta? Czy ludzie wtedy nie mieli świadomości, jak ważne jest bezpieczeństwo w sieci? Czy naprawdę otwierali wszystkie maile, jakie otrzymywali i dzielili się danymi? Dlaczego sam kupował bilety? Czy nie było do tego jakiegoś programu? Z lekcji historii pamiętasz coś o jakiejś Siri? Czy ona nie mogła tego zrobić? No i w końcu, dlaczego ludzie chodzili do kina? Ktoś płacił za bilety, a potem jeszcze oglądał 20 minut reklam? Tego w ogóle nie rozumiesz. Ale przypominasz sobie, że jeszcze chwilę wcześniej ludzie wierzyli, że Ziemia jest płaska, więc pewnie i to przeszło. Wracasz do domu. Jest wieczór. Asystent podsumowuje Twój dzień, stan zdrowia, przekazuje Ci najważniejsze wiadomości ze świata i mówi o planach na weekend. Poza tym gratulacje. To już Twój czwarty dzień bez korzystania z internetu poza pracą. Jesteś z siebie dumny. Już od dawna nie udało Ci się wytrzymać tak długo. Wiesz, że to kontrolujesz. Czas więc na trochę rozrywki. Odpalasz Tindera w VR-ze i udajesz się na randkę na kanapę. Minął kolejny beztroski dzień. Technologia coraz bardziej zmienia nasz świat i życie codzienne, ale musicie pamiętać, że nawet najlepsze zabezpieczenia nie zastąpią zwykłej ostrożności i zdrowego rozsądku. Zadbajcie o swoją wiedzę i bezpieczną przyszłość.